gościem Radia 5 pan Jacek Pietrukiewicz, pełniący obowiązki wójta gminy Wiżajny. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam mieszkańców gminy Wiżajny. No i zacznę chyba od gratulacji, panie wójcie. Już wiemy, że pan oraz Józef Laskowski zmierzycie się w drugiej turze wyborów wójta gminy Wiżajny. Wczoraj odbyły się te wybory. Domyślam się, panie wójcie, ciężki dzień dla pana. Jak minął? No, dzień był naprawdę ciężki, nie tylko dla mnie, ale również dla mieszkańców gminy Wiżajny, bo rzeczywiście ten dzień był i deszczowy, i pochmurny, i upalny, i z nawałnicą, i z gradobiciem. Wszystko, co tylko możliwe było w tym dniu. Ale cieszę się bardzo i chciałbym przede wszystkim podziękować mieszkańcom gminy Wiżajny, którzy dotarli w takim trudnym dniu do urn wyborczych. Dziękuję wszystkim, którzy tam dotarli. Dotarło 1296 osób, co stanowi 63% frekwencji. Szczególnie gorąco chciałbym podziękować osobom, które oddały swoje głosy dla mnie. Myślę, że te głosy nie będą głosami straconymi. Tych osób było dokładnie 555, co stanowi 43% wszystkich głosujących osób. No to mogę powiedzieć, że zabrakło niewiele, bo gdyby pan otrzymał ponad połowę wszystkich głosów, drugiej tury by nie było. Jest jakiś niedosyt? Czy nie rozpatruje pan tego w takich kategoriach? Nie rozpatruję tego w takiej kategorii. Uważam, że wynik jest fajny. Chciałbym również pogratulować moim kontrkandydatom wyników. Dla pana Laskowskiego gratuluję. Zdobył 29% głosów. Dla pana przewodniczącego Wołejki gratuluję. 23% głosów. Fajne wyniki. Gratuluję również dla pana Antonia. No niestety, no, te 3% wydawało mi się, że przy tej kampanii, co pan Anton robił, to myślałem, że będzie troszeczkę więcej. Gratuluję również pozostałym dwójce kandydatów, panu Oszkimisowi i panu Szereszewiczowi. Walenty Wołejko, tak jak pan powiedział, przewodniczący Rady Gminy Wiżajny, otrzymał 23% głosów, pan Grzegorz Antoń, politolog, familiolog 3%, Ignacy Szeraszewicz, radny gminy 1% i także 1% Karol Oszkinis, były wojskowy. Czy któryś z tych panów już składał panu gratulacje? Czasu no, minęło niewiele, ale być może byli tacy. Tak. Bardzo się cieszę, że no, jako pierwszy i jedyny do mnie wykonał telefon pan przewodniczący Walenty Wołejko. Pogratulował mi. Myślę, że to tak powinno być normalnie. Uważam, że jeżeli wygram za 2 tygodnie, to weźmiemy wspólnie losy gminy w swoje ręce i w tej gminie będzie normalnie i myślę, że będziemy tę gminę pchali do przodu, będziemy się rozwijali.